Siemano, w tym filmiku omówię nadchodzące karty, czyli Blue Gogetę oraz Brawliego, całe ich banerki, postacie, które na nim są, no i oczywiście główne karty i do jakich teamów ich używamy. Team, w sensie baner, prawdopodobnie wyjdzie 13 lub 14, dokładnej daty nie znam, i będzie na 100% będzie jakaś promocja na tym banerze. Prawdopodobnie czwarte multi będzie za darmo, ale to się okaże dopiero na sumonie. A tak jak mówię, w tym filmiku pokażę, co było na japońskim serwerze, opiszę te nowe postacie i ogólnie no troszeczkę wam dam rad, czy no jak zdecydować, co jest ważniejsze. W sumie to będzie ciężko zdecydować, co jest lepsze. Na pewno na tych banerach się opłaca w miarę samolować. I już zaczynamy od opisu. Pierw baner z Brawlim i potem postacie, więc na początku trzy pierwsze postacie ominę, które są najważniejsze, bo je troszeczkę szczegółowo bardziej opiszę. I reszta. Mamy tak. Cztery SSR-ki. Stary Brawly, który ma Eza i jest dobry, jednak nie można go z LR-ką używać. Jeżeli macie LR-kę, no to ten Eza Brawly wam jest bezużyteczny. Ale ogólnie jest fajny. Ogólnie jest bardzo fajny. Nawet w tym teamie by dał radę, ponieważ Eza go dobrze ulepszył, ale tak jak mówię, jeżeli macie LR-kę, to on wam będzie niepotrzebny. I często, na przykład jeżeli chodzi o Brawliego, no to zresztą zobaczycie właśnie zaraz po kolejnej postaci. Brawly tak jest bardzo fajny. No jest to postać naprawdę słaba pod względem defa, ale dużo bije, możemy go znaleźć w kilku teamach jak najbardziej. Pure Saiyan, SSJ3, jeszcze o tyle, Pure Saiyan i SSJ3, ale bardzo dużo bije i jest bardzo fajną kartą ogólnie. Więc z niego też się można ucieszyć, jak go wylosujecie. Następnie mamy STR Janembe, który już niestety nie jest aż tak fajny. Jest liderem Extreme STR Teamu, więc spoko. Ale Int Janemba niedługo i u nas na serwerze dostanie Extreme Z Awaken i będzie dużo lepszy od tego STR-a. Czyli STR będzie nieużywany tak samo jak ten STR Janemba będzie nieużywany, tak samo jak STR Brawly, ponieważ mamy inne karty, zamienniki za nich, a nie można ich razem używać. Omega Shenron jest świetnym liderem kategorii Dragon Shadow Saga, no tej kategorii, która jest bardzo fajna, ma swojego SBR-a, ma bardzo dobre karty i ta kategoria jest jedną z pierwszych, która weszła do gry i nadal utrzymuje poziom, jako że to jest według mnie jedna z najlepszych, więc jak najbardziej fajnie, że ta karta tutaj jest. Więc ogólnie karty dodatkowe, no Omega Shenron mega kozak, reszta to tak troszeczkę bonus. Niekoniecznie bym się cieszył, gdybym je dostał, ale nie są złe. Mamy trzy główne karty, które zaraz już opisuję. Pierwszy zaczniemy od najsłabszej, czyli od Paragusa i Brawliego, którzy właśnie dokonują z tego eventu i typek jest takim bardziej supportem, ponieważ daje Pure Saiyanom i Joined Force. To będzie kategoria do prawie że samych LR-ek. Na razie tego nie ma, ale raczej no do prawie że samych tych LR-ek. W ogóle Yamcha będzie liderem tej kategorii, więc what the fuck troszeczkę, no ale to nie o tym filmik. No to on tam Supreme Damage robi, zmniejsza troszeczkę atak, leader skill, ogólnie te nowe postacie mają fajny leader skill, więc możecie też w razie co ich używać na jakiś tam evencik, czy SBR-a na przykład. I daje właśnie tym typkom ki plus 2, atak def aż 40%, czyli jest bardzo mocnym supportem. Sam ma plus 130% ataku, kiedy mamy przeciwnika w przeciwnym teamie Pure Saiyan kategorii. Ogólnie każda, prawie chyba każda karta z tych tutaj co przedstawię nowych ma coś takiego, że jeżeli przeciwnik ma jakąś kategorię, to on dodaje sobie bonus. Tego specjalnie nie będę omawiał, bo no to jest takie, że musi być ten kategoria i to nie zawsze jest, więc tak no... Bardzo fajne bonusy, ale nie zawsze aktywowane, więc tak nie ma co się aż tak na nie podniecać. Ogólnie karta bardzo fajna, jako support w teamie Brawliego będzie bardzo fajny. Czemu on w ogóle jest Pure Saiyan, Joined Force, a on nie jest w... Nie no, w Movie Bosses to on nie będzie, dobra. Lecimy dalej. Następnie mamy Brawliego, AGL, nie głównego, tylko pobocznego Brawliego, bo tam było dwóch, który właśnie jest... Ma Extreme Z Awaken, to jest mega w ogóle, what the fuck, mamy postać, a potem on będzie miał Extreme Z Awaken i przez to będzie miał Supreme Damage, zwiększa sobie atak def, będzie miał 15 super atak, będzie miał podniesione statystyki, bo jest Eza
Sam na początku, na każdej turze dodaję sobie ki plus 1, czyli łatwo będzie miał super atak. Na start ma atak def 70% i dodatkowe 20 def za każdy atak zadany i 20% ataku do 80 za każdy atak otrzymany. Czyli jeżeli otrzyma on te 4 ataki, to ponieważ ten jego atak się jakby osobno liczy niż ten podstawowy, to on łącznie będzie miał aż na początku 206% więcej ataku po otrzymaniu 4 ataków, co jest naprawdę czymś. Wow, straszny atak. Naprawdę wielki atak. Czekajcie, ja powiedziałem dobrze? Def per for a total. Tak, tu jest def, tu jest atak, tak? Czy to jest na to samo? Tak, to na to samo wychodzi, to sorry, to jednak. A to jest po Extreme Z Awaken, a to jest normalnie. Tak czy siak bardzo wysoki damage, to on w tych teamach, mówi Bosses czy Pure Saiyan, będzie naprawdę bił dużo, dużo więcej niż wszystkie, znaczy wszystkie to nie, ale wiele, wiele kart, które już macie, więc jak go wylosujecie, to się możecie cieszyć tak, jakbyście wylosowali główną kartę, bo będzie bił naprawdę dużo. No ale główna karta na tym banerze, Broly, który jest liderem kategorii, dwóch kategorii, Movie Bosses i Full Power. Obie kategorie mają dosyć duży procent, jak widzicie 170% ataku, tylko że ten ma 150, a tu 130%, więc możecie sobie bardzo fajnie pokombinować obie te kategorie. I tak, na początku on zadaje Supreme Damage na wszystkich przeciwników, czyli bije AOE, czyli możemy na przykład na World Tournament, czy na wielu przeciwników, na jakieś SBR-y, czy coś takiego, to będzie świetna karta. Ma ki plus 6, ki plus 6 w ogóle ma na start, czyli zawsze ma super atak, jeżeli mamy normalny team dla niego. Atak def ma bardzo wysoko i po czwartej turze się transformuje. Linki ma ogólnie fajne, dużo ma ki, chociaż mu nawet nie potrzeba, i dużo ma dobrych pod atak, powiedzmy, że. Więc Linki ma kozak, jest w kategoriach Full Power, Transformation Boost, Pure Saiyan i mówię Bosses. Wszędzie możemy go jak najbardziej użyć i będzie warto. Jego super atak możemy wyfarmić za pomocą. A już wam pokazuję. Tak, tu jest ten Broly, więc możemy wyfarmić za pomocą tego, który dokanuje z tego darmowego, który jest aktualnie w evencie. Lub ten dokan zwykłego Broly'ego dokanujemy tu i dajemy mu tutaj super atak. Więc takie są opcje. I on po czwartej turze zmienia się, transformuje na typka, który robi immense damage i zmniejsza def, czyli bije więcej. Już daje sobie 8 ki, atak i def więcej i ma jeszcze dodatkową szansę na zrobienie dodatkowego super ataku, znaczy dodatkowy atak, który ma szansę na bycie super atakiem. I z tego to już miliony damage'a siada, więc ogólnie naprawdę kozak karta. A co mamy dalej? Dalej mamy Gogety Banner. Gogeta Banner jest fajny. Mamy tu głównie karty z kategorii Fusion. No i jeszcze tam jakiś dodatek typu ten AGL Goku. On chyba będzie też w Movie Bosses. Czy nie? Nie będzie? Nie będzie. No trudno. Trudno. Chyba, że się mylę. Chyba, że on podokanie ma. Czy może nie? Właśnie coś mi się wydawało. Jest Movie Heroes. Tak, mi się wydawało, że on będzie i zobaczcie ile kategorii. Po pierwsze, fajnie. Po drugie, w tym głównym teamie on będzie, w tym God of Blue Gogecie. Więc jak najbardziej się opłaca. No, nawet jak się go trafi, będzie fajnie. Dobra, opis kart tych, co są, potem nowych i kończymy. Na końcu będzie o Gogecie Blue. Więc tak jak powiedziałem, ten SSJ 3 Goku, mega fajny, można go użyć w wielu kartach, bije dużo po jego Eza, jest naprawdę konkretną kartą. Gotenks też dużo bije, jednak on ma dużo troszeczkę mniej defa, jednak Fusion kategoria to musicie go mieć, on tam naprawdę śmiga bardzo duży damage, swego czasu to była karta, która miała najwięcej kategorii, więc w jakichś kitymach no łatwo go znajdziecie. Int Gogeta, który no już na razie nie, ale w przyszłości będzie zamieniony na STR Gogetę, tego podstawowego pierwszego, bo on będzie miał ten STR Eza, więc go podmieni, ale na ten moment i tak ten int jest dobry, więc fajnie jak go traficie, jednak pamiętajcie, że go się prędzej czy później wymieni.
tego SSJ3 Gogu też w gruncie rzeczy. No, jeżeli macie na przykład LR-kę, czekajcie, gdzie on jest. No, są inne Goku, których możecie użyć za niego, więc to też nie jest takie świetne. Na przykład tego STR możecie użyć albo tą LR-kę, nie możecie go z LR-ką używać tak. Więc coś za coś. No i SSJ4 Gogeta, oczywiście kozak, lider kategorii Fusion, cały czas się trzyma bardzo wysoko, dużo bije i nie wyobrażam sobie teamu Fusion bez niego. No ale tak, co to są za główne karty? Mamy czerwonego Vegetę, który no, może być dla wielu zaskoczeniem, jak go zobaczyli na przykład w filmie, czy też w komputerze zobaczycie. Vegeta z czerwonymi włosami. Dosyć zaskoczenie. I tak, on sobie daje ki plus 3, atak def 100% na początku. Ma dużą szansę na to, że zguarduje wszystkie ataki, czyli tak jakby będzie ta szałeczka będzie w dół, czyli to jak on jest STR-em, to tak jakby się blokowało AGL typ. Tylko że bez względu na jaki to jest kolor przeciwnika, on i tak zablokuje, więc to jest takie coś fajne. No i jak jest mówi bossy przeciwnik, to on tam może go zestunować. I co, linki, overin flash jest spoko. Tylko overin flash po ki, ale on sobie daje ki plus 3 na start, więc wydaje mi się, że nie będzie problemu, więc spoko. Karta jest jak najbardziej fajna, zwiększa sobie atak cały czas na stałe, więc czym większy, dłużej robi super atak i tym więcej będzie bił. No i cóż, jak najbardziej warto w niego zainwestować. Nie jest aż tak to super, super jak na przykład ten Broly, ale i tak jest bardzo dobry. Następnie mamy Goku, Godgoku, który chyba będzie, można powiedzieć, jednym z najlepszych Godgoku z tych tutaj. No, jeżeli macie na przykład do niego jakąś, no, czy to bez kopii, czy z kopiami, nie wiem, jak jego damage się będzie porównywał na przykład z tym, ale ogólnie bardzo dobra, no, najlepsza z tych kart prawdopodobnie, bo tak sealuje, robi supreme damage, ten liderski, tak jak mówiłem wcześniej, nawet są spoko. Atak def 100% na początek, zmienia, randomowo zmienia jeden typ na Rainbow Orby. I jeszcze za Rainbow Orba dodaje sobie 7% ataku. To nie jest aż tak dużo, jeżeli sobie doda ten atak, ale samo zmienienie na Rainbow przy LR Gogecie na przykład to jest mega dobre, bo będzie go boostował bardzo. No i jeżeli mamy przeciwnika Movi Bosses, to redukuje się o 77% damage więcej, więc bardzo, 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 bardzo. No i ogólnie bardzo fajna karta. I cóż, jak go zdobędziecie, to możecie w niego śmiało inwestować. Można się, no, używać go zamiast tamtego na przykład AGL, co pokazałem. I przechodzimy do najważniejszej karty na tym banerze. God Blue Super Saiyan Gogeta. The Strongest Fusion above the SS. To jest SSJ Gogeta? A, bo tak, on jest SSJ Gogeta, ale on się zamienia w Blue. Czyli cóż, czyli to jest pierwszy SSJ Gogeta. O, czyli możemy używać go z każdym innym Gogetą w teamie. W sensie, no, z tym na przykład i z tym, którego sobie wybierzemy. I co on robi? Daje Movie Heroes, Attack Def, tak jak Broly tamten miał, i Fusion jeszcze liderski. Czyli możemy zrobić połączenie Movie Bosses, znaczy Movie Heroes i Fusion, co jest mega świetne. Więc na przykład LR Gogetę dać. W sensie tak, LR Gogetę, tego Gogetę, potem z Fusion też Gogetę, jednego, drugiego. Tutaj jakiś, możemy dobrać sobie jakieś tam inne karty. No, naprawdę możliwości jest bardzo dużo. I cóż, Attack Def na początku daje sobie 100%. Jest efektywny na każdy typ jak to Gogeta, czyli zawsze ta strzałeczka w górę, czyli to oznacza, że. A właśnie. Czyli ze względu na to mu warto dać dodatkowy atak, tak jak jeżeli mi nie wierzycie, to odsyłam do filmiku. Ester Gogeta albo Int Gogeta, Krytyk czy Additional, coś takiego nagrałem w filmach w playliście Analiza, na pewno znajdziecie. Tam objaśniam, czemu na Gogecie przeważnie jest lepiej wybrać dodatkowy atak, a u niego tym bardziej, bo on przemianie robi gwarantowane krytyki, czyli na pewno dodatkowy. Na reszcie postaci bym wybrał raczej krytyk. I krytyk. Wszędzie bym wybrał raczej krytyk. Na nim bym się jeszcze zastanowił, bo szybciej by nastakował się, ale wydaje mi się, że on tak dużo będzie bił, że. Nie, dobra, cofam to. Na 100% dajmy krytyk. Krytyk jest wszędzie, tylko Gogeta na dodatkowy atak. Dodatkowo ma
Ile procent? 25% na unik przeciwnika, na unik ataku, na super ataku. I mass damage, czyli dużo. I linki całkiem spoko, jakieś ki, jakiś atak, więc fajnie. Co tu jest jeszcze ważnego? A, transformuje się na piątej turze, zaczynając od z początku walki i transformuje się w God SS Gogetę, który teraz ma atak de 130%, nie 100. I zawsze robi critical hit, zawsze robi krytyk i ma dużą szansę na unik, 50% już na szansy na unik nawet super ataku. Więc kozak, te krytyki to jest w ogóle coś pięknego, każdy atak jest krytykiem, wow. No i co, no i tak wyglądają te postacie, tak wyglądają te banery. Ogólnie wydaje mi się, że baner Gogety jest taki troszeczkę ciekawszy, ale według mnie są bardzo wyrównane. Osobiście, no nie wiem, no tu na przykład bardzo ten Brawly mnie, no bardzo tego Brawly'ego by było fajnie wylosować, tylko że on też ma mało kategorii, ma bo Movie Bosses i Pure Science. Czyli no fajnie by było wylosować znowu tego Brawly'ego, żeby ich móc razem dwóch używać. Jeżeli macie LR na przykład Brawly'ego, no to tego na pewno bardziej wam się opłaca losować. Jeżeli macie LR Gogetę, no to raczej Gogetę, żeby to fajnie zrobić jeden mega mocny team. Chyba że chcecie po trochu kilka zrobić. Ja polecam po prostu zrobić tak samo, żeby było darmowe multi tu i tu i no i liczyć na szczęście, no. Ogólnie wydają mi się obydwa banery mega świetne. Ja pójdę równo jeden i w drugi raczej, ale to już zależy właśnie, która wam kategoria lepiej pasuje. No i tyle w sumie w tym filmiku. Powodzenia w samonowaniu i na pewno zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz zobaczyć, jak ja będę samonował w środę, czwartek, piątek. Nie wiem, kiedy ujrzy ten filmik światło dzienne, ale na pewno będzie. Dziękuję wam za obejrzenie i trzymajcie się. Elo!